przy okazji wydawnictw fotograficznych. I w ramach tych spotkań staramy się zwracać uwagę właśnie na tą materialną stronę fotografii. Pretekstem do tego naszego dzisiejszego spotkania jest publikacja, a też również wystawa pod tym samym tytułem Co siódmy. Krzysztof dał mi już taką, tak mocno wyselekcjonowany materiał fotograficzny. Wiedzieliśmy, że to jest ten zestaw, który on chciałby w książce zobaczyć. Wiedział też od jego zdjęcia, jak książka powinna się zacząć. Ja dosyć szybko zorientowałam się, w którym zdjęciu chciałabym ją podsumować. Pomiędzy stworzyliśmy historię. Ja byłem w ogóle zdziwiony, że łezka mu popłynęła. No, dla mnie to było takie bardzo, bardzo poruszające, ponieważ moim takim marzeniem jest, żeby fotografia mogła wywołać takie emocje jak muzyka. Żeby to mniej więcej gdzieś chociaż spróbować zrobić w ten sposób, żeby przynajmniej mieć namiastkę tych emocji, które wywołuje muzyka.